Dmitri almost pulled out all the hair out of his head. Then he heard someone snickering behind his back. Cześć, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Z tej strony Mateusz Góra ze Skyblue Education, a wy słuchacie Words of the Week, czyli dawki turbo doładowania do waszej nauki języka angielskiego w postaci krótkich, interesujących historii na różne tematy. Transkrypcję oraz tłumaczenie trudnego i najważniejszego słownictwa z każdej historii znajdziecie na naszym blogu skyblue.education/blog. Let's begin! Dmitri, the mad scientist, was having some trouble. He was testing out his newest formula, and things were not going well. The mixture blew up in his face. He spent 3 days cleaning his lab, thinking about what went wrong. Then he went back to his blackboard to check on his equation. He was shocked to find all the addition was changed to subtraction. The multiplication became division, and even worse, the ounces were all changed to grams. Dmitri almost pulled out all the hair out of his head. Then he heard someone snickering behind his back. He turned around to see his cat, Katya, laughing at him with the chalk in her paws. Pamiętajcie, że transkrypcję oraz tłumaczenie najważniejszych słów z tego odcinka znajdziecie na blogu skyblue.education/blog. Również na blogu znajdziecie więcej informacji na temat innych naszych inicjatyw. Angielski bezbłędnik językowy, w którym wyjaśniamy najczęściej pojawiające się trudności dotyczące nauki języka angielskiego, oraz podcast SkyBlue Talks, w którym rozmawiamy ze specjalistami z różnych dziedzin edukacji i rozwoju. A na dzisiaj to już wszystko. Cześć, dobranoc, do widzenia.